Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to Geralt z Rivii, z gry Wiedźmin 3, Dziki Gon. Jedziemy konno z Vesemirem do pobliskiego gościńca. Podążamy tropem Yennefer. No, ale póki co zadanie nasze brzmi, jedź za Vesemirem, po prostu. No to sam początek gry dosłownie, no ale spójrzcie jak to wygląda, no aaa! No, narzekali ludzie, że takie zbyt kolorowe barwy, no ale mi to pasuje, no kurde, baśń, cholera, baśń. Koń ma jakąś wytrzymałość? Gdy wytrzymałość konia jest na poziomie 0, nie możesz cwałować. Naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radovida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że spoko klimat. Wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? Coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Cholera, szkoda mi bardzo, ale mało pamiętam z Wiedźmina dwójki. Naprawdę mało. Ogólny zarys historii. Ale nawet nie wiem, czy aby teraz doszło do wybierania poszczególnych wyborów z części drugiej, żeby tutaj się wszystko zgadzało. Nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić. No tyle gier w międzyczasie się przewinęło, tyle książek, filmów, kurde. No powinienem sobie grać w ten sposób. Jedynka, dwójka, później trójka. W takim ciągu. To byłbym na bieżąco. No i jeszcze Sapkowskiego wszystkie książki przeczytać oczywiście. Też by wypadało. Nie, ale mam tak pominąć tą wiochę, naprawdę? A nie mogę, powiedzmy, zejść z konia? Mogę skoczyć! Kurde, tak po prostu, jak to wygląda? Up! No ale tylko do przodu. Nie, serio, chciałbym pogadać tutaj z kimś. No tak, zsiądźmy faktycznie z wierzchowca. Chłopcze, wybacz. Jajco. Warczysz na Wiedźmina, czy cię pogięło? Kolego. Dobra, może nie srebrny na ciebie, to żelazny oczywiście. Nie, ale schowajmy to, bo przestraszymy chłopa. Chłopie, co tam? Mogę? Pogadać coś? Nie? 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 Okej, okay, a mogę wejść? Powiedz, że mogę, bez loadingów. Chłopka. A, zdeptałem jakieś zwłoki, nawet nie widziałem. Pani wybaczy. A ty chłopcze, walczysz na Wiedźmina, a tutaj twój ojciec? Podejrzewam, martwy leży na podłodze? Co? Koń na blachę i tak dalej, no kurde, twój ojciec, no... Patrz. Nie, dobra. Może dreptanie po zwłokach to nie jest najlepszy pomysł? Ale dobra, jest fizyka. Waza się przewraca. Dobra, nie mogę jej pocieszyć. Mogę. Mogę sprawić, że pociągnie nosem. No i koniec sztuchania, starczyło ją szturchnąć. Patrz, jak kobietom mało potrzeba do szczęścia. Albo przynajmniej, żeby zapomniały o smutkach. Gdzie? Stop, stop, stop. Ja jestem może łowcą potworów, ale jeżeli mordują ludzi, totalnie bezpodstawnie, to ja z chęcią stanę w ich obronie, ale... Ty masz jakieś zwidy. Nikogo... A, mordują! Wilki! No dobra, z wilkami to raz dwa. Nowy wpis w Esteriuszu. Kto? Czego chcesz? No właśnie uratowałem twoje życie. Przed chwilą darłeś paszczę, że mordują! Co my tam mamy? Psie sadło. W sam raz do zrobienia smarowidła na miecz. Okej, okay, dobra, tak PC-towy interfejs troszeczkę. No dobra, zbierajmy wszystkie roślinki jak leci. To jest bardzo ważne na samym początku gry. No później będę parę miksturek sobie stworzyć. Okej, okay, czyli jakby co będziemy wszystkie rzeczy trójkątem podnosić, bo tam się kryje opcja weź wszystko. No chyba, że... Wiedźmin ma ograniczony ekwipunek. No są sloty, czyli wygląda by faktycznie tak mogło być. Tu znajdują się przedmioty, których aktualnie używasz. Torba podróżna. Tu znajdują się inne przedmioty, które aktualnie posiadasz. Filtrowanie przedmiotów. Używając filtrów możesz wyświetlać tylko przedmioty konkretnego typu. Nie, czyli dobrze, bo w dwójce troszeczkę trzeba było się naszukać, żeby coś znaleźć faktycznie. Tu znajdziesz informację o najważniejszych cechach postaci. Stacy. Czyli ulubiona rzecz każdego fana RPGów. Obrażenia od ataków mieczem srebrnym 152, od stalowego 40, pancerz 21, moc znaków 0%. Żywotność 3500. Ekwipowanie przedmiotów. Aby przygotować przedmiot do użytku, zaznacz go i wciśnij krzyżyk.
Nie, no dobra, tutaj chyba nic nie muszę, ale pochodnia pewnie by mi się przydała. Do kieszeni ją. Czy coś jeszcze mógłbym do kieszeni? No nie wiem, na przykład puszczyk. Nie, bo będę używał zbyt często i przypadkiem. Co my tu mamy? Mamy owoc berbeki. Nie, berberki. No, ale zawsze berbeka czytałem w dwójce i w jedynce, wybaczcie. No jak po prostu jak coś raz ci wejdzie do głowy, to ciężko, żeby później wyszło. Przedmioty fabularne brak, pozostałych brak, dobra. Okej. Okay. Glosariusz? Bestiariusz, co tam o wilkach? A też trupojady. No warto czytać te informacje. Oj, zmieniły swój wygląd od dwójki, jedynki. Chodzą gule koło drogi, zeżrą ręce, zeżrą nogi. Zeżrą ciebie calutkiego, więc uważaj ty, kolego. Rymowanka dziecięca. Ciężko opisać gule i grawiery. Z jednej strony przypominają człowieka, ale z drugiej stanowią jego całkowite zaprzeczenie. Choć ręce i nogi mają ludzkie, chodzą na czworakach, niby psy czy borsuki. Choć mają twarze jak zwykli mężczyźni, na próżno szukać w nich śladu jakichkolwiek uczuć, rozumu, choćby iskry świadomości. Kieruje nimi tylko i wyłącznie jedno, niezaspokojone łaknienie świeżego ludzkiego ścierwa. Czyli takie zombiaki. Dobra, a wilki? Wszak jesteś białym wilkiem, Geralcie. Mój znajomy zwykł mawiać, że przy tych wszystkich gryfach i innych bazyliszkach to starych dobrych wilków już nie ma co się bać. A potem wilki zeżarły pół jego trzody. Dobra, dobra, nie. Pograjmy coś, pograjmy. Kurde, ale tam będę wchodził i będę to czytał. Jeżeli pojawią się jakieś ciekawe opisy bestii, jakie napotkamy. Ej, można popływać? Mam, ty jesteś karłem? Nie, chłopcem. Ale to są kwiatki koło ciebie, wybacz, muszę je pozbierać. Kolejne owoce. Konik. Kręci się nieopodal. Nasza płotka. No właśnie, a skoro płotka, to może lubi się popluskać. To jest chyba... topielec? Wyciągnij myśl, srebrny miecz. No dobra, no to zawa... Ooo, dobra. Gdzie są moje uniki? Dobra, uniki obecne, aczkolwiek wypadałoby nauczyć się zmieniać cel, no właśnie. Na ten najbliżej. Dobra, tak walka póki co wychodzi tak dosyć w porządku, standardowo, rzekłbym. No próżno szukać tutaj jakichś super kombinacji, póki co przynajmniej, ale podejrzewam, że to się jeszcze rozwinie. Dobra, to były same mocne praktycznie, a teraz same lekkie. Cholera, i połowę zdrowia już straciłem. No dobra, oczywiście jak już zabiłem, to podniosę wszystko po wszystkich. No dobra, nie wszyscy coś zostawiają. No ale ten skarb, no to nie mogło umknąć mojej uwadze. Brzeszczot z Vicavaro, czy Vicavaro. Przedmiot mistrzowski. O kurde, masa przydatnych rzeczy. Jak ja mogłem tego nie podnieść? Udaj się ze schematem do odpowiedniego rzemieślnika, aby zlecić wykonanie przedmiotu. Jeszcze muszę mieć potrzebne do tego przedmioty. Jakieś rudy żelaza czy inne rzeczy. Buty myśliwskie, kolejny przedmiot mistrzowski. No, bierzemy wszystko. I teraz tak, czy te przedmioty mistrzowskie mogę już założyć? Brzeszczot. Moment. Wiedźmiński miecz stalowy. No brzeszczot. No chyba lepiej, czyż nie? No moment, patrząc na wagę, jest lżejszy. Ma 3% szansę na trafienie krytyczne. No i większe obrażenia. Ale też tam jest symbol pewien. Taki młotek z minusem. Co to jest? No ale dobra. Miecz już zmieniamy na samym początku. Jeszcze dobrze żelaznego nie użyłem. No by się nie rozsypał zaraz. No ale dobra, miałem jeszcze buty. Buty myśliwskie. Jak najbardziej. Nawet nie muszę porównywać. Choć dodatkowe stacje warto zobaczyć. Odporność na obrażenia cięte, obuchowe i kłute. Tu jest puste gniazdo jeszcze. Nie, dobra. Chyba z takich przedmiotów do założenia więcej już nie mam. Okej, okay, jak wygląda ten miecz stalowy?
zacnie. Bez żadnych udziwnień, tak jakby broń biała mogła wyglądać w średniowieczu. Czy tam powiedzmy w czasach, kiedy Geralt się porusza. 1270 któryś rok wszak. A, tak patrzę na te kroczki. Tam obok minimapy. To jest odległość od mojego celu. Czyli bardzo CD Projekt Red chciało, żebym się tutaj nie zgubił. A ja właśnie poeksploruję sobie troszkę. Przywołanie konia do porządku. Wiem czym. A ja chcę sobie popływać. Bo przecież mogę. W trójce już tak. Jak najbardziej. Nurkuj. Dobra, trochę tu płytko. No ale kto by pomyślał, że w grze typu RPG będzie można sobie normalnie eksplorować podwodne zakamarki. Jezior, rzek. Może nawet oceanów. No mam tutaj mapę. Była w zestawie z grą, mógłbym rzucić okiem. No ale, no kurczę, jak teraz patrzę pobieżnie, no jest tam dużo wody. Więc może faktycznie jakiś ocean. Dobra, do góry. Nie, tak jeszcze niżej. Geralt, wynurz się kółeczkiem. Okej. No woda też wygląda pięknie. A zawsze jak wiecie, co ja sądzę na temat pięknej wody w grach. Czy jest to wyznacznik dobrej grafiki? Dotarłeś do miejsca, gdzie diabeł mówi, dobranoc, zawróć. Ej no, szaleliście, a się chce po prostu cofnąć. To nieprawda, diabeł jeszcze tutaj nie mówi dobranoc, na pewno. Nie, ale okej, moment, tutaj jest jakaś mielizna. A Geralt potrafi mówić pod wodą. No, wiedźmińskie umiejętności. My tego nie zrozumiemy, zwykli śmiertelnicy. No i fizycy też by nie zrozumieli, jak można pod wodą mówić. O, ale dobra, spoko. Okej, tu już skrzyneczki opróżnione wszystkie. Tam widziałem jeszcze parę potworków. Parę topielców, ale też, moment, co my tu mamy? Zwłoki. No dobra, ale oprócz zwłok na szczęście. A utopce, które chowają się w mule. Au. Nie no. O kurde, ja nie mam praktycznie w ogóle zdrowia. Dobra. Nie przypominam sobie, żebym tutaj zrobił save'a jakoś niedawno. Cholera jasna. No i pięknie. Zwykły utopiec mnie machnął. Więc przygotujcie się na częste robienie save'ów. Taka komputerowa praktyka. No ale będę musiał ją uskuteczniać. Przed każdym ważniejszym dialogiem. No lubię znać wszystkie możliwe rozgałęzienia rozmów. Jak inaczej mogła się potoczyć rozmowa, gdybym wybrał coś innego. Więc save'y przede wszystkim. No quick save by się przydał. No ale F5 tu nie ma. Dobra, dosyć długi loading, bo dosyć dawno temu robiłem tego save'a, no między odcinkami. Ale dobra, zrobił się tutaj. Okej, czyli nie pozbierałem skarbów. Z nikim tutaj z grubsza nie pogadałem, ale zabiłem wilka. Bo on się będzie darł, prawda, że biją, zabijają, mordują. Dobra, ale faktycznie będę musiał jeszcze delikatną alchemię uskutecznić powtórnie. Dobra, dobra, spokojnie. Chodź tu, wilczku. Halo, można sprintem do niego? Do Wesemira od razu, ale kretyn! Do najpotężniejszego wiedźmina w tym momencie, bo oczywiście Geralt rozpoczął dopiero swoją grę tutaj. No i zbyt mocny to on jeszcze pewnie nie jest. Ja w ogóle jestem ciekaw, czy trafię na te same przedmioty teraz. No bo byłoby to dosyć niefortunnie, jakbym trafił na coś innego, na coś gorszego. No bo jak coś, na coś lepszego, to się oczywiście nie obrażę. Nie no, ale podejrzewam, że zawartość skrzyneczek jest stała. Przynajmniej tych na początku. Dobra, skacz to przeskakuj. Ej, niezły parkour. Dobra, srebro. Czas wyciągnąć. Trzeba znowu zawalczyć o skrzynki. Tym razem troszeczkę lepiej może. No dobra, ale... Może riposty? No. To tutaj parowanie. Ej, kiepsko działa to parowanko. Nie no, walka nie jest za trudna. Pewnie, że nie. No przez chwilę temu tutaj wygrałem bez problemu. Oj, ale kamera się zgubiła. Geralt, nie w tą stronę. Naprawdę mało mam zdrowia. To martwi. Bo to stawia kolejną walkę z utopcami pod znakiem zapytania. Dobra, robią uniki, więc... Wow. Czemu to się podpaliło? Ja się tylko przeturlałem, kurde! A w ogóle znaków nie używam, tak swoją drogą. Okej, załadujmy jeszcze raz ostatni zapis. Tylko tym razem pozbieram wszystkie roślinki, a dopiero potem zrobię save'a. Tuż przed walką z utopcami.
Kurde. Ale tylko szybkie ataki. Na nich to najlepsza metoda póki co. Przynajmniej tak się wydaje. Ostrzałki i narzędzia partnerskie pozwolą ci naprawić ekwipunek bez pomocy rzemieślnika. A ja potrzebuję rzemieślnika, bo ten miecz, który jest w skrzynce, on chyba wymagał napraw. Chyba od tego był ten młotek właśnie. No ale dobra, no to alchemia raz jeszcze, kochani. No wybaczcie. No, Geralt, raz przeskakujesz nad, raz opierasz się ręką. I czysty parkour, no jak to z tobą jest? Dobra, jest i wilk. Rzucił się na chłopkę. Ale osuń się, chłopko, proszę, bo tutaj... No, zaburzasz wiedźmińską pracę teraz. Psie sadło. No dobrze, dobrze, już wychodzę. W końcu to twoja chata. No nie, nie w moim interesie jest tam biegać po prostu. No chyba, że masz jakieś zlecenie dla Wiedźmina. Nie, dobra, gościa olejmy, bo już się nie krzyczy. Dobra, jeszcze powiedzmy tą i następną, bo jaskółcze ziele jest bardzo ważne. No jaskółcze ziele służy do zrobienia eksiru o nazwie Jaskółka, czyli naszej apteczki. Dobra, i save w tym momencie. Oj, cały czas nowy save będzie. Sorry, wybaczcie, ale... Ej, wow, zrobił się? A w tym momencie nie mogę zapisać. Aha, dobra, w ten sposób. Będzie się to odbywało bardzo szybko, na szczęście. Potrzebuję tylko tego. Nic więcej, mój mały kolego. No i dobra. Okej, Geralt kiepsko znosi upadki z wysokości. A może się schowają po prostu? Pewnie nie lubią ognia. Tak podejrzewam. No, poniekąd miałem rację, ale nie do końca. Dobra, dostaję delikatne wciry. Ej, zacny unik, Geraldzie. Jakbyś wiedział, że za tobą dzieje się źle. No. Czyżbyś był ostatnim utopcem, jak go spotkam przy tych skrzynkach? Mam nadzieję. Dokładnie, Geralt, dokładnie. Dobra, coś zostawili po sobie? Mózg utopca. Bo przednim razem ja to nie trafiłem, więc można uznać, że nawet fajnie, że zginąłem dwa razy. Nie no, oczywiście żartuję. Bardzo słabo, że tak się stało. Ale sprawdźmy, czy zawartość skrzynek. Tak jest, dobra, to samo. Uff. Na szczęście. Ej, co to było, Geralt? A, ataki wręcz! Kiedy nie mam wyciągniętej broni. Brzeszczot, ale czy mi się wydaje, czy teraz ma inny kolor niż miał wcześniej? No nie wiem, tak to się ze mną nie bawcie. Nie fajnie. Nie, dobrze, okej. Okay. Dobra, samouczek w ekwipunku. Już niepotrzebny. Okej, okay. Broń zmieniona. No bo ten ma teraz kurde minus 2 tam w tym młotku. Nie. Jednak coś gorszego się stało. Dobra, i buty myśliwskie. Wszystko. Okej, okay, zapiszmy raz jeszcze. Na wolnym miejscu. Okej, okay, stan gry zapisany. Po pewnej sekundzie to się odbywa dopiero. No ale okej, okay, z tamtymi utopcami spróbuję teraz używać częściej znaków wiedźmińskich. Zbyt szybko się regenerują, żeby miał tego nie wykorzystywać. Ale ładnie się tam pojawili znikąd. Dobra, nie ma co narzekać. Ale co wy się chowacie? No ej. Dobra, unik raz. Oj, unik dwa i trzy, kurde. Geralt. Dobra, chyba jednak bardziej uniki niż turlanie się. Choć turlanie się, no to powiedzmy taki większy unik. Na większym dystansie. Sprintem, masz jakiś atak po sprincie? A, zwykłe piruety. O kurde, dobra. Okej, czyli unik, unik, atak, atak. Tak z grubsza. Dobra, może więcej uników jednak. Unik, 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 atak. Dobrze, to nie było to daleko. Coś mi się wydaje, że te loadingi, te ekrany ładowania, które są między śmiercią a rezurekcją, to będzie zmora moja. Nie, ale częściej co by się stało, bym wziął poziom trudności wyżej. Ej, nie, to nie jest śmieszne. Nie, zazwyczaj tak źle nie grałem, choć tak naprawdę Wiedźmina dwójkę udało mi się skończyć tylko i wyłącznie dlatego, że w pewnym momencie miał miejsce jakiś bug. Czy tam glitch? Nie, no bardziej bug, bo po prostu kiedy zdrowie Geralta spadało do ilości mniejszej niż zero, to nie mogłem po prostu zginąć. Wskaźnik zdrowia zostawał na tym samym pułapie.
i Geralt był autentycznie po prostu nieśmiertelny. No i jakoś udało mi się całą, powiedzmy, ostatnią 1/4 gry zrobić. No a bez tego miałbym faktycznie problemy. Ale dobra, po kolei. Idzie was wyciągać pojedynczo. Nie podejrzewam, ale dobra, zaatakuj pierwszy. Riposta wiedźmińska będzie zabójcza. No dobra, chyba że dam się zdzielić parę razy. Dobra, Geralt coś mocniejszego może? No, wypadałoby zabić tego jednego. No, dobra. No proszę cię, kurde, bez przesady. No dziękuję bardzo. Dobra, było ciężko, kochani. Mimo wszystko, że to były tylko utopce. Największe leszcze wśród okolicznych leszczy. To i tak zobaczcie na zdrowie Geralta. Okej, czym się używało chlebka? Właśnie tym. Jak miło. A jeszcze wątroba wilka, jakby co. Na surowo. Można by to było pewnie podgrzać na ognisku. Upiec wręcz, no ale... Kto ma czas na takie rzeczy? Dobra, pod mostem nie ma trolla. Należy się z tego cieszyć, ale nie, serio, zdrowia tak mało, że zjedzmy wątrobę na surowo. Wskaźnik toksyczności nie rośnie na szczęście, ale dobra, w sumie jak już tu jestem, to mogę wziąć. Chociaż skoro już tu jestem przy życiu, to mogę po podniesieniu jaskółczego ziela zrobić jeszcze jeden zapis, kochani. Nie, serio, będę robił je na potęgę, wybaczcie, ale no, tak grają rozważni gracze. No jest możliwość, żeby miała save'a w dowolnym momencie, to rób te save'y. Dobra, co my tu mamy? Czy tędy wyjdę? Pewnie, że wyjdę. Nie, okej, okay, można eksplorować o wiele bardziej swobodnie, niż miało to miejsce w poprzednich częściach. Dobra, nie będziemy lecieć za Vesemirem pieszo. A w ogóle wiecie co, kochani, dołączymy do niego w następnym odcinku. Ten w tym momencie skończę już. Nie wybaczcie, że tak kurczę się ociągam. Nie dojechaliśmy jeszcze do pierwszego gościńca nawet. No, ale znacie mnie. Ja lubię się cieszyć grami. Każdy zakamarek muszę zwiedzić. Wszędzie spojrzeć, w każdy kąt. No, dlatego jestem zniesmaczony tym, że nie mogę tam płynąć od razu. Ale w sumie Geralt nie jest zbyt mocny. Ani moje umiejętności nie są zbyt wysokie teraz. Ale spokojnie, z czasem przyjdzie też doświadczenia, z doświadczeniem lepsze walki. Wielkie dzięki, kochani, za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.